Jeżeli chodzi o pszczołę miodną, to proszę Państwa, to nie są moje słowa, to są słowa człowieka, który bierze udział w programie hodowli pszczół opornych na Varroa, w programie ARISTA. I on na konferencji w Dreźnie w luty tego roku, tu jest pomyłka, powiedział, że nasze pasieki to jeden wielki szpital, a my jesteśmy lekarzami, którzy mimo dużej wiedzy coraz gorzej radzą sobie z problemem. Zwróćcie Państwo uwagę, że dużo w tym jest prawdy, ponieważ jeżeli chodzi o inne zwierzęta gospodarskie, o zwierzęta domowe, to leczą je lekarze weterynarii, a nasze pszczoły leczymy sami, tak? I mimo tego, że mamy coraz większą wiedzę, coraz gorzej nam wychodzi, coraz gorzej nam się to udaje. Coraz więcej pracujemy, efekty są coraz słabsze. Jeszcze niedawno łatwość opanowania inwazji pasożyta dzięki stosowaniu chemicznych akarycydów sprawiała, że nie byliśmy przekonani do stosowania metod biotechnicznych albo metod zintegrowanych, uważanych za bardziej pracochłonne. Natomiast główne osiągnięcia, jakie mamy w zwalczaniu warozy, to między innymi takie, że w ciągu ponad 40 lat udało nam się z warozy jako łatwego przeciwnika zrobić niezmiernie trudnego przeciwnika. Możemy powiedzieć, że 40 lat to niewiele, ale w ciągu tych 40 lat, zależnie od liczby pokoleń pasożyta w ciągu roku, przeprowadziliśmy selekcję nawet na 300 bądź więcej pokoleniach. To tak jakby krowy selekcjonować przez 300 lat. Efekt musi być murowany. Tyle lat pracy, tyle pokoleń selekcji musi przynieść efekt. Także to przyniosło. Na początku, kiedy pasożyt pojawił się w Polsce, wszyscy leczyli go we wrześniu, zwalczali pasożyta we wrześniu, przy karmieniu rodzin i skutkowało. Później okazało się, że rodziny zaczęły ginąć. Zaczęliśmy się zastanawiać, co jest nie tak. A, to trzeba pokolenie pszczół zimowych uchronić przed pasożytem. Przenosimy leczenie na koniec lipca, początek sierpnia. Dzisiaj okazuje się, że to leczenie koniec lipca, początek sierpnia to za mało. Trzeba jeszcze uzupełniające późną jesienią. A jak nie zadziałało uzupełniające późną jesienią, to jeszcze na wiosnę trzeba poprawić. I niedługo w zasadzie głównym wyzwaniem pszczelarza teraz stało się zwalczenie warozy. Z nastrojem sobie radzimy, z odbieraniem miodu sobie radzimy, a tylko z warozą sobie nie radzimy. Proszę Państwa, ten trudny przeciwnik, jakim jest Varroa, wymaga obecnie precyzyjnie dobranej dawki trucizny. Ja celowo nie mówię, że to są leki, bo różnica między lekiem a trucizną jest w dawce, tak? I to się oczywiście nazywa oficjalnie leki, ale to są trucizny do zabicia pasożyta. I teraz my mamy trudnego przeciwnika i nie możemy zabić go skutecznie, gdy jest czerw w rodzinie, bo gdy jest czerw w rodzinie, to często leczymy przy pomocy pasków, tak? A jeżeli paski powiesimy w rodzinie, to nie lekarz dozuje leki, tylko pacjent sam sobie dozuje te leki, zgadza się? Bo substancję czynną to z paska pobiera pacjent, a nie lekarz mu dozuje. I kiedy jeszcze tak nam dobrze szło z tą warozą, cokolwiek kto zrobił, to dobrze działało, nie zwracaliśmy na to uwagi, a dzisiaj, gdy włożymy paski do rodzin w pasiece, okazuje się, że w jednej rodzinie zadziałało super, w innej przeciętnie, a na inną rodzinę to zupełnie nie zadziałało. Mimo tego, że substancja czynna się działa, początkowo polecano 6 tygodni, później 8 tygodni, obecnie mówi się nawet o 10 tygodniach, to na niektóre rodziny nie zadziałało, zupełnie nie zadziałało. Umarły mimo leczenia albo są bliskie śmierci mimo długotrwałego leczenia. Okazuje się, że wpływ na uwalnianie substancji czynnej ma cecha pszczół, którą dotąd też w zasadzie nie jest brana pod uwagę w standardowych programach hodowlanych. To sami pszczelarze, widząc potrzebę tej cechy,
uwzględniają tą cechę, ale cecha, która we wszystkich programach hodowli pszczół opornych na Varroa jest brana pod uwagę. Zachowanie higieniczne, ponieważ ono ma ścisły związek z tym FSH, czyli odsklepianiem i usuwaniem komórek porażonych, komórek z czerwiem porażonym przez pasożyta. Druga rzecz, z tym, że te substancje nie działają pod zasklepem. Jeżeli w obecności czerwiu zastosujemy z kolei kilkakrotne odmianie, to też jest nieskuteczne, o czym Państwu, nie w pełni skuteczne, o czym Państwa zaraz przekonam, ponieważ lek jest zbyt krótko w rodzinie, a większość pasożytów przebywa w czerwiu. Kiedy pojawił się pasożyt, mówiło się, że 70% pasożytów przebywa w czerwiu, na czerwiu zasklepionym, a 30% na pszczołach. Dzisiaj mówi się, że to 90% siedzi w czerwiu, a 30% na pszczołach. I to nasze osiągnięcie między innymi, nasze osiągnięcie w hodowli Varroa opornego na leczenie. A druga ważna rzecz, o czym pani doktor mówiła, oporność na leki. My dzisiaj mamy pasożyta, który wymaga dłuższego kontaktu z lekiem, żeby go zabić. A jeżeli jest czerw w rodzinie, to my nie jesteśmy w stanie zapewnić wystarczająco długiego kontaktu z lekiem pasożyta, bo on się chowa do czerwiu. Lepiej radzą sobie ci, którzy są daleko od cywilizacji. Często rozmawiam z pszczelarzami, którzy mają po kilka pasiek i oni mówią, najlepsze są te pasieki w dziczy, z dala od ludzi i z dala od rolnictwa. Czyli to się pokrywa z badaniami pani profesor, jeżeli chodzi o pestycydy. Natomiast jeżeli chodzi o akarycydy, dlaczego z dala od ludzi, z dala od pasiek? Bo wtedy nie ma zasilania naszej pasieki przez pasożyty pochodzące z reinwazji. Lepiej radzą sobie też ci, którzy robią odkłady. Jest taki dowcip w środowisku pszczelarskim, który niestety jest prawdziwy. Jak najlepiej poradzić sobie z warrozą? Sprzedać. Jeżeli zrobimy z rodziny 2-3 odkłady z czerwiu krytego, to 90%, duży odsetek roztoczy przeniesiemy do odkładów, tak? Ale do tego, co w tych odkładach robić, to jeszcze powiemy. W ten sposób tą stopień porażenia rodzin o wiele bardziej zmniejszymy. Zresztą na tym odbieraniu czerwiu też bazują współczesne metody biotechniczne, o czym będziemy mówić. I generalnie doszliśmy do zwielokrotnienia liczby okresów leczenia, bo leczymy 2-3 razy w sezonie, jeżeli nie więcej. I zwielokrotnienia liczby zabiegów w okresie. Na przykład w rejonach, gdzie nie występuje przerwa w czerwieniu, leczenie prowadzi się nawet 4-5 razy do roku. A w tych rejonach USA, gdzie jest normalna zimowla, straty, gdzie zimuje się pszczoły, straty rzędu 40-50% uważane są za normalne. My powoli dochodzimy do tego stadium, może nie wszystkie pasieki, ale powoli dochodzimy. I rzecz najważniejsza, proszę Państwa, to, że nam pszczoły przezimowały, rodziny przezimowały, to wcale nie znaczy, że nie ponieśliśmy strat. Nie wiem, czy Państwo obserwujecie to, co na przykład my w naszej pasiece uczelnianej, ponieważ gdy jakiś proces dzieje się stopniowo, to czerwona lampka nie zapala się od razu, tylko trochę żarzy, a jak się żarzy, to ją ignorujemy. I te pszczoły z roku na rok z zimowli wychodzą coraz słabsze. Generalnie zimujemy rodzinę, wydawać by się mogło przyzwoitą, na wiosnę zostaje połowa pszczół z całej obsady, która wchodziła w zimowlę i która kiedyś zimowała, co powoduje, że większość rodzin jest osłabiona, a to też straty potencjału produkcyjnego na wiosnę. A później stajemy na głowie i nie wiemy, co zrobić z tymi pszczołami, żeby one doszły do siły na pożytek. Proszę Państwa, tutaj
co w tej tabelce jest najważniejsze i na czym będziemy bazować dalej podczas wykładu. Obecnie jako to leczenie główne w lipcu poleca się czterokrotne, między innymi czterokrotne oddymienie amitrazą. I zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli jest czerw, to po jednym oddymieniu usuwamy tylko 11% roztoczy z rodziny. Po dwóch oddymieniach od 23 do 27 i tak dalej, po czterech od 43 do 74. Od czego zależy tak duży rozrzut? Między innymi od metody odmiania. W każdym bądź razie 40 kilka procent to jest dużo za dużo. A zwróćcie Państwo uwagę, co się dzieje, jeżeli nie mamy czerwiu w rodzinie. Już przy drugim odmieniu mamy rozrzut dużo mniejszy, a skuteczność nawet do 80%. Natomiast przy odymianiu jesienią jako leczenie uzupełniające jeden zabieg wystarczy, żeby zlikwidować 97% roztoczy. Jest tylko jeden warunek, ma nie być czerwiu w rodzinie, bo jeżeli będzie ten czerw, to wszystko zniszczy naszą wcześniejszą pracę. Proszę zwrócić uwagę, że te wyniki są z 2016 roku, a więc badania są jeszcze starsze, bo 2-3 lata trzeba było na opracowanie i na przeprowadzenie tych badań. To były badania kilkuletnie. Te badania mają już ponad 10 lat. Od tamtego czasu sytuacja nie poprawiła się, a na pewno pogorszyła. Proszę Państwa, nieaktualne staje się to, co czytamy jeszcze w dawnych przekazach. Kiedyś uważało się, że rodzina ginie po 2-3 latach od zaprzestania leczenia. Dzisiaj ginie w sezonie, w którym zaprzestamy leczenie najczęściej. No chyba, że na jakimś odludziu żyjemy i rzeczywiście udało nam się zwalczyć pasożyty i one nie przyszły. To samo dzieje się z rodzinami powstałymi z odkładów. Bez odpowiedniego leczenia giną już w czasie pierwszej zimowli. Kiedyś tak się nie działo. Przyczyna? Mamy niedoleczone rodziny, bo jeżeli leczymy i w czasie, kiedy w rodzinach jest czerw, nie zwalczymy pasożytów. A ponadto nasze pasieki to jedno wielkie stado pszczół, szpital, po którym hula waroza i wirusy. Dzisiaj uważa się, że dużo bardziej szkodliwe są wirusy niż sama waroza jako wektor, przenosiciel tych wirusów, bo tych wirusów znamy przynajmniej, naukowcy wymieniają 7 i piszą i inne. 7 podstawowych, z których jednym z najbardziej groźnych jest wirus zdeformowanych skrzydeł. Teraz konkluzje po tym takim wstępie teoretycznym, zanim przejdziemy do praktyki. Przerwanie wychowu czerwiu istotnie zwiększa skuteczność zabiegów przeciwwarozowych, czyli to, czego nie da się osiągnąć tym samym lekiem, gdzie jest czerw, osiągamy, gdy tego czerwiu nie ma. Nawet lekiem, na który pasożyt jest częściowo uodporniony. Zwielokrotnienie zabiegów istotnie wpływa na jakość produktów i zdrowie pszczół. Dwa bardzo ważne aspekty, o zdrowiu pszczół już nie muszę mówić, bo pani doktor tutaj wyczerpała ten temat. W każdym bądź razie o produktach też wspominała. My reklamujemy nasze produkty jako zdrowa żywność, jako funkcjonalna żywność, jako żywność wysokiej jakości. I jak niedługo zaczniemy leczyć warozę przez okrągły rok, to coś nie tak będzie z tymi produktami. Stężenie w zaprzyjaźnionym laboratorium zrobiliśmy badania wosku, okazało się, że stężenie jednej z pochodnych amitrazu jest bardzo wysokie z wosku. Zwróćcie Państwo uwagę, że wosk to materiał, który obracamy w obiegu zamkniętym i on pozyskujemy i wraca do rodzin, pozyskujemy i wraca do rodzin. I my chyba więcej co roku dokładamy tam akarycydów niż świeżego wosku. A świeżego wosku coraz mniej dokładamy, bo coraz gorsze mamy pożytki, a produkcja wosku zależy od produkcji miodu. Miodny rok jest też miodem, rokiem woskowym. Ubogi rok w miód jest ubogim rokiem wosk. Kontynuowanie wyłącznie drogi leczenia chemicznego, tak jak robimy to w tej chwili, jest pewną receptą na katastrofę,
na której początku jesteśmy. Może jeszcze nie wszyscy z nas, ale część pasiek już jest na początku tej katastrofy. Sytuacja jest, wracając do tego, o czym mówiłem, sytuacja jest dużo gorsza od tej przedstawionej przed 10 laty w tych badaniach, bo ani pszczelarze, ani pasożyt przez te 10 lat nie próżnowali. Dlatego pora pogodzić się z faktem, proszę Państwa, że te dotychczasowe metody walki z warozą, jak i gospodarki pasiecznej, wyczerpują swoje możliwości, w wielu pasiekach już wyczerpały. I teraz albo zmienimy metody na te bazujące na biologii pszczół, albo trzeba będzie złożyć broń.